jesteśmy w, można powiedzieć, symbolicznym miejscu pomiędzy siedzibą Narodowego Banku Polskiego w Warszawie a Ministerstwem Finansów. Tutaj decydują się losy polskiej złotówki. Z jednej strony Narodowy Bank Polski, który dba o stabilność złotego, a z drugiej strony Ministerstwo Finansów, które dba o wydatki. Bardzo proszę, oddaję głos pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Coraz częściej pytacie mnie państwo, skąd weźmiemy pieniądze na realizację naszego programu wyborczego. Zauważyłem, że nie pytacie ministra finansów, nie pytacie premiera Donalda Tuska. Wszyscy już chyba pogodzili się z tym, że Donald Tusk i minister finansów nie będą rządzić. Chcieliśmy dzisiaj pokazać, jak wygląda nasz pomysł na to, jak rozwijać gospodarkę, jak przyspieszyć gospodarkę, jak znaleźć pieniądze, aby realizować nasz program wyborczy, dobry program wyborczy. Wiecie państwo, że gospodarka, społeczeństwo to sieć skomplikowanych połączeń i mechanizmów. Że gospodarka to bardzo poważny mechanizm, który musi być napędzany. Gdyby dzisiaj zdobyć się na to, aby w Polsce pojawiło się dodatkowych 40 tysięcy miejsc pracy w gospodarce, to każde miejsce pracy przynosi dodatkowe pieniądze do budżetu państwa 2000 zł. To jest możliwe. To może się udać. Co zrobić, aby gospodarka się rozwijała? Co zrobić, aby pieniądze znalazły się w budżecie państwa? Po pierwsze, mądre decyzje. Zobaczmy ostatnie dni. Platforma Obywatelska przegłosowała ustawę o dostępie do informacji. Dzisiaj wiemy dokładnie, że w Unii Europejskiej wyliczenia, które płyną z tego, co może się wydarzyć, jeżeli obywatele mają dostęp do informacji, to w całej Unii Europejskiej jest to rząd wielkości około 27 miliardów euro. W samej Polsce wylicza się, że to jest około 4 miliardów, z tego dochodu do budżetu państwa blisko miliard złotych. Zobaczcie, jedna dobra decyzja. Ale to, żeby pieniądze były w budżecie państwa, to również bardzo mądre, bardzo dobre wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj taką to sytuację, że odłogiem leży 6 miliardów złotych na szerokopasmowy internet. 6 miliardów złotych, których nie potrafimy wykorzystać. Rząd nie potrafi wykorzystać. Wystarczy dzisiaj, aby te pieniądze były uruchomione. Budujemy wielką infrastrukturę szerokopasmowego internetu. Nowe miejsca pracy, pieniądze, które płyną do budżetu państwa, ale przede wszystkim rozwijamy gospodarkę. Gospodarka przyspiesza, staje się coraz bardziej nowoczesna. Kolejny przykład to blisko 5 miliardów złotych, które jest niewykorzystane przez rząd na budowę infrastruktury kolejowej. Kolejne miejsca pracy, kolejne pieniądze do budżetu państwa. I znów gospodarka się rozwija, bo można robić interesy w Polsce, bo jesteśmy atrakcyjni. Dobre decyzje i dobre zarządzanie. Kiedy słyszę, że ktoś mówi z rządu, no ale wykorzystamy te środki niebawem, to już są stracone lata, bo gdyby te pieniądze wydać dwa lata wcześniej, ta infrastruktura już dzisiaj by była. Te pieniądze już dzisiaj by pracowały. Gospodarka by się rozwijała, a my bylibyśmy bardziej atrakcyjnym państwem. Mądre zarządzanie, mądry wybór, to właśnie jest sztuka polityki. Ale również oszczędności. Oszczędności, które przedstawimy, oszczędności, które pokażemy, które mądrymi decyzjami będziemy chcieli pokazać państwu, że można rządzić inaczej. Zobaczcie. Tu mamy 250 milionów złotych. 250 milionów złotych. Co roku wydajemy te pieniądze na Instytut Pamięci Narodowej. I ja chciałbym wydać te pieniądze na nasze dzieci, aby nie były głodne w szkole. To jest możliwe. Te 250 milionów złotych. Polityka to sztuka wyborów. I my taką dobrą polityką chcemy się zająć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przekażę głos naszemu ekspertowi ekonomicznemu, pan Kazimierz Karolczak. Bardzo proszę. Szanowni państwo, mam przy sobie projekt budżetu na 2012 rok przygotowany przez polski rząd i nasze wyliczenia są oparte właśnie na tym projekcie. Wiemy, że już końcówka roku i niepewnie nie wszystkie nasze propozycje zostaną wprowadzone, ale należy o nich rozmawiać. Podzieliliśmy oszczędności na trzy kategorie. Pierwsza z nich to są ograniczenia w biurokracji i likwidacja zbędnych instytucji.
I tak tutaj w tej kategorii postulujemy. Likwidacja IPN-u, jest to 250 milionów złotych. Likwidacja Funduszu Kościelnego, gdzie postulujemy finansowanie na wzór fundacji, wprowadzenie 1% podatku w deklaracji PIT. Jest to kwota 94 milionów złotych. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 108 milionów złotych. Oraz bardzo duża kwota, jest to zakończenie misji w Afganistanie, 1,2 milionów złotych. Postulujemy również obniżenie budżetu Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Premiera o 20%. To jest kwota rzędu 200 milionów złotych. Również rezygnacja nauczania religii w szkołach. Jest to kwota 1 mld złotych. Łącznie te proste oszczędności to jest kwota praktycznie blisko 3 miliardów złotych. Następną kategorią, którą chcielibyśmy zaproponować, to są reformy budżetowe i administracyjne. I w ten sposób przede wszystkim ograniczenie zatrudnienia w administracji państwowej o 10%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku było zatrudnionych prawie blisko 500 000 urzędników, dokładnie 437 tysięcy. Ograniczenie liczby o 10% o kwotę 43 tysięcy urzędników przy średniej ich płacy sięgającej 4 tysięcy złotych. Jest to kwota 2 miliardów 109 milionów złotych. Reforma KRUS. Chcielibyśmy odejść od dotowania rolników osiągających wysokie dochody. Jest to kwota oszczędności 1,5 miliarda złotych. Chcielibyśmy, by przyznawanie ulgi prorodzinnej, becikowego, było ograniczone tylko dla osób najbiedniejszych. Średnio zamożni i zamożni sobie doskonale radzą. Jest to kwota oszczędności 2 miliardów 400 milionów złotych. Oraz to, o czym od dawna się mówi, opodatkowanie banków. Jest to stworzenie funduszu na wypadek kryzysu, kwota 2 miliardów złotych. W tym pakiecie oszczędności jest to kwota 8 miliardów złotych. Oraz chcielibyśmy zaproponować działania polegające na wprowadzeniu efektywności działań polskiego rządu, polskich ministerstw. Postulujemy wprowadzenie pełnego budżetu zadaniowego, odejście od polityki rozdzielnika. Pieniądze powinny być kierowane na konkretne, wskazane projekty. Jest to kwota naszym zdaniem 2 miliardów złotych. Wprowadzenie scentralizowanej formy internetowych zamówień dla wszystkiego rodzaju przetargów publicznych w ministerstwach. Kwota 2 miliardów złotych. Jak wiemy, kupno jednego samochodu najwyżej skutkuje tym, że można dostać dywanik do tego samochodu gratis. Ale już kupno 100 samochodów do kilku ministerstw łącznie, oszczędności mogą sięgnąć 15-20%. W ten sposób licząc 2 miliardy złotych jest możliwe do uzyskania. Postulujemy obniżenie akcyzy na tytoń i alkohol do minimów unijnych, które w tej chwili są przekroczone. Powoduje to zmniejszenie szarej strefy oraz zwiększenie ściągalności i wpływu z tego podatku do budżetu. W 2003 roku polski rząd obniżył akcyzę, spowodowało to wpływy i naszym zdaniem również jest na to szansa. Byłaby to kwota 1,5 miliarda złotych. Chcielibyśmy zryczałtować podatek dla drobnych przedsiębiorstw. W tej chwili przedsiębiorca prowadzi kartę podatkową, prowadzi kasę fiskalną. Nie zawsze pamięta, żeby ten paragon wydrukować. Nie jest księgowym. Nie zawsze te podatki umie wyliczyć. Koszty prowadzenia kas fiskalnych, koszty kontroli. To wszystko można odjąć, ograniczyć. Zryczałtowanie podatków prowadzi, umożliwi poprawę ściągalności i łatwe wyliczenie. Naszym zdaniem jest to kwota 1 mld złotych. Na przykładzie wprowadzenia ryczałtu za wynajem mieszkania, kiedy wprowadzono ten ryczałt do 8,5%, spowodowało to znacznie zmniejszenie szarej strefy, opodatkowanie ludzi, którzy mieszkania wynajmują, wpływy się pojawiły prawie że natychmiast. Również będzie tak tym razem. Oraz ostatnia pozycja, ułatwienie w działalności przedsiębiorstw. Funkcjonowanie przedsiębiorstw, przepisy prawne, wprowadzenie standardów kontroli oraz szybkie wydawanie decyzji, wyroków sądów w sprawach decyzji organów kontrolnych.